O, tu jaka fajna dziura do przelecenia. To wcale nie brzmiało źle. Wcale. Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. I co? Dzisiaj nagrywałem już dla was jeden odcinek ze stepa, ale tak sobie siedzę, mówię, ostatni dzień bety, więcej pewnie już w to nie zagram, a naprawdę jaram się tą gierką ostatnio bardzo mocno. Wy zresztą, wam też bardzo się spodobała, więc mówię, dobra, nagram dla was jeszcze jeden odcinek, chociaż wcale go nie miało być. Mówię, wykorzystam do końca tą gierkę. Zauważyłem, że mało w poprzednich odcinkach graliśmy na spadochronie, robiliśmy za mało rzeczy. No i będę starał się jeszcze coś ciekawego, jakieś fajne mapki czy fajne challenge znaleźć, więc mam nadzieję, że docenicie moją hojność, jeżeli chodzi o tą grę. Intro! Dobra, jesteśmy już w grze i nie wiem, czy pamiętacie, ale to w poprzednim odcinku jeszcze dziś rano bardzo się z tym męczyłem. To był... No, to było dość ciężka zabawa. Tutaj potrzebowałem... wiecie, co zrobić. Potrzebowałem dolecieć przed tym panem przede mną i raz zabrakło mi tysięcznej sekundy, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze... Niestety nie udało mi się zdobyć checkpointu. Spróbuję jeszcze z 2-3 razy. No i zobaczymy, może mi się uda, może mi się nie uda. Bardzo bym chciał, żeby mi się udało, bo jednak to dość fajnie to wszystko wygląda, ale na razie nie zanosi się na to, żeby mi się udało. Dobra, uwaga, jestem troszkę przed nim, więc mam szansę, ale nie trafiłem, a nie, trafiłem, dobra, ej, myślałem, że nie trafiłem w checkpoint. Wygram to, uda mi się, udało mi się! Co? Za drugim razem? Czy trzecim razem? Dobra, mamy tutaj kolejny challenge i nie do końca wiem, co tu trzeba zrobić, ale prawdopodobnie... to jest kolejny z tych challenge, gdzie trzeba latać niziutko nad ziemią, żeby zdobywać punkty. W czym w sumie nie jestem jakoś mega dobry, aczkolwiek na razie idzie całkiem znośnie. Chyba dobrze mi zrobiła chwilka przerwy od gry. Tak dosłownie 10 minut, nie no, tutaj nie ma szans, żebym to przeleciał pomiędzy drzewami. No nie no, bez jaj. Przeleciałem. 15 tysięcy punktów, ale oni mają 89 tysięcy. Ojejku. 88 tysięcy punktów zdobyli ci ludzie z Ubisoftu prawdopodobnie. Więc to będzie raczej ciężkie do pobicia. Aczkolwiek, jeżeli dalej będę tak... O, no nie, no leciutko tylko dotknąłem. Ha! I am the showman, the pompastic, my Lancefield. Okej, czyli tutaj coś się będzie ciekawego działo. Ciekawe co? Zobaczymy. Wydaje mi się, że tu będą jakieś ciężkie stanty. O, przez to okno przyleciałem. Kurde, widzieliście w pierwszym odcinku, czy w drugim? Właśnie przez... O, tutaj bym chciał pojeździć. Home to the seat for life. Pięknie. Przez to też przyleciałem. Nie, naprawdę, gra jest wyśmienita. Dawno się tak dobrze nie bawiłem w sumie w grze. O, tu jaka fajna dziura do przelecenia. To wcale nie brzmiało źle. Wcale. Okej, tutaj mam jakieś zadanie. Jumps. Tutaj muszę robić skoki. Więc spróbujmy. Tylko ta kamerka jest taka trochę mało intuicyjna. Okej, i widzicie, wylądowałem, bo robię, nie naciskam cały 10 tysięcy, tylko raz, dwa, o i trzy. I wylądowałem. Czyżbym w ostatnim odcinku, jaki nagram z tej gry, nauczył się lądować? Dobra. Tutaj też było całkiem spoko. No tutaj tak średnio, ale... Kurde, mam tylko 300 punktów, więc nie za dobrze wam powiem, nie za dobrze. Tutaj nie ma tych lin takich fajnych. Raz, dwa, dobra, dwa razy przytrzymałem, wylądowałem. Tutaj raz, dwa, prawie. No ale tu zobaczcie, srebrny medal chyba mamy. Nie, brązowy będziemy mieli. Raz, dwa, no pięknie. To wyszło całkiem spoczko. Brązowy medal, nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Co to jest? Czy to jest woda? Czyli tak to wygląda dość średnio. A nie, to lód. Mogę po tym jeździć. Ej, super. Dobra, spróbujmy to. To wygląda na całkiem niezły zjazd. Na całkiem niebezpieczne miejsce. Zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj wyjdzie. Ajajaj, od nowa. Dobra, teraz spróbuję się nie wygłupiać, spróbuję po prostu zjechać na złoty medal. To powinno być całkiem easy, ale naprawdę wygląda to miejsce idealnie. Nasz tutaj plecak, nasz łoś.
jak to mamy go w zwyczaju nazywać. Ciekawe, jaką mam przewagę. Okej, okay, ten checkpoint pięknie, teraz tutaj musimy troszkę podjechać. No, podjeść. Oj, straciłem dużą prędkość. Którędy teraz? Dobra, tędy pojedziemy. Musimy się troszkę rozpędzić. Troszkę musimy się rozpędzić, właśnie o tym mówię. Rozpędzam... Kurde, jakimś komentatorem chyba zostanę sportowym. Dobra, teraz tutaj, tylko znowu straciłem troszkę... Ojejku. Tu znowu jedziemy nad to jeziorko. Oj. Boję się. Zrąbałem. Niestety. Teraz pojedźmy na kamerce z łosia. Dobra, pięknie. Kurde, no to też dalej jest. Myślałem, że na tej kamerce to będzie dużo mniej dynamiczne, aczkolwiek jest. Nadal jest dynamiczne. Nadal jest całkiem fajne. Tutaj teraz tak. Bo tutaj coś zrąbałem, pamiętam wtedy. Nie, tutaj zrąbałem, tak? Tutaj chciałem wyskoczyć, a nie powinienem. O, teraz idealnie. Przez drzewa. Okej, okay, jakoś jakim cudem się udało. Mamy checkpoint. Tutaj co? Nie trafię. To jest ciężkie. Zobaczcie, Salmon. Tak, Salmon to się tak nazywa. To jest taka firma, która robi ubrania. Właśnie takie sportowe, więc... Zobaczcie, to jest już gra, która ma naprawdę niezłe umowy z Red Bullem i z Salmonem, no. Ale w sumie czego po Ubisoftcie można się spodziewać? To jedna z większych firm, która tworzy grę, ale to naprawdę... No, fajne. To jest taki Snow 2.0. Bo Snow jest też spoko, ale Snow nie jest aż tak... dynamiczny jak ta gra. Próbujmy zrobić to, bo to jest jakiś wyścig, który trwa aż 5 minut na złoty medal. To może być całkiem ciekawe tutaj doświadczenie. Nie potrafię się jeszcze obracać zbytnio za dobrze. O, tu przez te wszystkie drzewa nasz łoś musi przylecieć, a ja nic nie widzę praktycznie. Ale dobra, mniejsza. Nie można też od... V? Dobra, go na tym. Na takiej kamerce sobie pojedziemy. Żeby było bardziej intensywnie. Zobaczymy, jak tutaj wszystko nam pójdzie. Tu przez jakiś las jedziemy, w którym nie ma kompletnie... liści już, czy liści, igieł, tak? Z ujejku. Dobra, zmieńmy na kamerkę taką. Tak mało, ale no pozwiedzamy sobie. Dobra, minuta za nami. My jedziemy tak jakby na skraju jakiejś przepaści. Bo to jest bardziej tam gdzieś na górze. O nie, czy mi się nie uda wjechać? Stop. Go szybko nogi. Wbiegnijmy tam. A nie, anulowała nam challenge. Dobra, mniejsza. Skoczmy sobie stąd po prostu. Zobaczmy. Poglądajmy widoki. No jest pięknie. Let's go, wingsuit. I lecimy na przejażdżkę. Naszym ulubionym sportem w tej grze. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaniesie. Tak bym tutaj chciał przylecieć. O, zaraz nad powierzchnią ziemi. Pięknie, tutaj troszkę spadniemy, podniesiemy. Ups! Było blisko. No tutaj trzeba już prostować. Ha! No fajnie się jeździ, naprawdę fajnie. Zobaczmy jeszcze jakiś ten spadochronowy jakieś zadanie. Może się nauczymy troszkę lepiej latać ze spadochronu. Patrzcie na to! O kurde! Mamy tutaj balon. Balon, taki wiecie, i możemy stąd sobie zacząć starto... O kurde, ale bajer. Mamy nawet wyścig. I możemy stąd sobie lecieć, a wyścig, wiecie, na naszym ulubionym sporcie. To jest naprawdę super pomysł. Widziałem ten balon na mapce, ale myślałem, że to po prostu jest jakiś taki punkt odniesienia dla twórców, co do, nie wiem, skali czy czegokolwiek. A tu się okazuje, że naprawdę... O, nie trafiłem? Czy trafiłem? Nie trafiłem. Muszę raz jeszcze. Go. No naprawdę tego się nie spodziewałem. To wygląda epicko. Tu trzeba troszkę jednak z większej wysokości te punkty robić. Bo zaraz znowu nie uda mi się któregoś zaliczyć. A tego byśmy nie chcieli. Oni też, kurde, jest jednak coś w tych ich liniach, że wtedy masz większy... Masz więcej powietrza. No po prostu, jest lepsza linia, jest lepszy wiatr. O kurde, tu jest gdzieś ten. Finish line! Wow!
Dobra, złoty medal zdobyty, niestety ze śmiercią, ale tak czy siak udało się. Super, super, to naprawdę było fajne. W sumie spadochron to jest jedyna tak naprawdę rzecz, której ja jeszcze nie ogarnąłem sobie w tym... w tej grze. Wszystko gdzieś tam jakoś ogarniam. Natomiast latanie na spadochronie to jest dla mnie jakaś istna tragedia. Zobaczcie, ile on już na samym początku jest szybszy ode mnie. No nie, no raczej nie mam szans tutaj z nim walczyć. Ja nie wiem, jak się lata na spadochronie, po prostu nie mam pojęcia. W i S nic nie daje. Czy to coś daje? Też nic nie daje. S daje, ale to... Ajajaj, do góry, do góry, do góry, pull up! Dobra, mamy. Po prostu tu przylećmy, nie martwmy się o medale. Uszesz! Nie no, nie potrafię tym latać, kompletnie nie potrafię tym latać. Do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, mamy jeden checkpoint, chociaż jeden checkpoint. Są tutaj cztery checkpointy, zaraz nad skałami. No nie potrafię nawet się rozpędzić. Do góry... A, bo... Ujejku. Mniejsza. Dobra, jako że poddajemy się już z tym naszym spadochronem, to chciałem spróbować jeszcze jednej rzeczy. Więc wznieśmy się jak najwyżej się da. Bo ja chciałbym porobić takie małe stunty. I teraz zobaczcie. Jako że na spacji robi się sharp, takie sharp ruchy, nie? Chciałem zobaczyć, czy będzie można... Ej, to się uda, czy nie? Jest! Można robić backflipy, zmieńmy kamerkę. Zobaczcie, co się... Ała, w głowie mi się kręci. O, nie, naprawdę wygląda to przekozacko. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda z góry, kiedy troszkę uspokoimy się. Tutaj, tutaj, no pięknie. Ale zróbmy raz jeszcze kilka takich ostrych ruchów. Teraz w tą stronę i teraz się uda zrobić flipa. Pięknie. Dobra, spróbujmy jeszcze po raz ostatni już najtrudniejszego zjazdu w tej grze, właśnie na snowboardzie. I co, przyszedł czas pożegnań już. O kurde, to jest naprawdę ciężkie, więc... może być nieciekawie, może być nieciekawie. Na spadochronie niezbyt mi idzie, więc chciałem dzisiaj trochę polatać, ale no, jak widzieliście, to nie był zbyt dobry pomysł. Skończymy na tym. A co? Chciałem wam podziękować wszystkim, którzy oglądali tą serię, łapkowali. Gra jest naprawdę fajna. Z tego co wiem, gra będzie kosztowała 60 euro na Steamku, więc to całkiem sporo kasy. Prawdopodobnie jej nie kupię, ani jej nie dostanę, więc to będzie już ostatni odcinek ze Steepa. I właśnie w tym wypadku sobie zjedziemy z najwyższej góry. Tylko co tutaj trzeba zrobić, żeby dostać medal? Trzeba zdobyć 1000 punktów. Prawdopodobnie mi się to nie uda. Więc tak jak mówiłem, mam nadzieję, że ucieszycie się z kolejnego odcinka. Miało być 2 odcinki, nagrałem dla was 4, więc raczej powinniście się cieszyć z tego jak jest. A dojedziemy sobie tylko do finiszu i będziemy się żegnać. Tak więc, a to była w sumie jedyna gra? No może nie jedyna, ale jedna z niewielu gier, w których naprawdę bawiłem się dobrze podczas otwartej bety. Tak samo było z Overwatchem i w sumie ta. To są dwie takie gry, które naprawdę zachęciły mnie do ewentualnego kupna. Jeżeli bym planował kupić, to bym kupił. Ale że raczej nie planuję, to nie kupię. Dobra, tak więc to już by było na tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam wszystkim za aktywność pod tą serią. Mam nadzieję, że seria wam się spodobała i że ten ostatni odcinek czysto dodatkowy, o który bardzo prosiliście, wam również się spodoba. Jeżeli tak, to jak zawsze stawcie suba pod tym odcinkiem, stawcie jak najwięcej łapek, żeby mi pokazać, jak bardzo lubicie Steepa. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się! Pa, pa!